Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Perskiej Zadaja. Witam was w kolejnym odcineczku z naszej polskiej serii i to już podaję, że trzeci odcineczek. Ogólnie z góry przepraszam, że nie było cały tydzień odcinka, ale po prostu nie miałem czasu nagrać, także no, musicie to zrozumieć. A na samym wstępie to chciałbym wam przypomnieć o subskrypcji oraz łapce w górę dla zasięgu. No i wbijajcie na mojego Instagrama, Snapchata, fanpage'a, grupę Steam. Wszystkie linki macie w opisie, a jeśli by ktoś chciał wiedzieć, jaką mam specyfikację komputera, to również jest w opisie. No i oczywiście standardowo też w trakcie odcinka czekajcie na hashtag, który standardowo się pojawia co odcinek, nie? A więc tak jeszcze krótko z ogłoszeń parafialnym, co będziemy dzisiaj robić. A mianowicie dziś chciałbym właśnie, jak widzicie, mamy też 30 już na ekranie, widzicie? I z tyłu rozsiewać, więc będę chciał na samym początku też rozsiać sobie wapno. A w drugiej części odcineczka będę chciał sobie zasiać pszenicę na polu numer, czekajcie, chyba 80, tak, na polu numer 80, także co, ja już nie przedłużam, tylko i no, zasiadam do 30 i będziemy sobie lecieć z rozsiewaniem, nie? Rozsiewanie to tam akurat powinno szybko pójść, jeszcze sprawdzić, czy tu się aby inne na pewno nagrywa, wszystko się nagrywa, także gits, nie? Jeszcze mamy nic nie jedzie, dobra. Jeszcze takie bardziej prace polowe. No i dobra, jak już mnie przypuszczasz, to iść, to ja pojadę już. Mówię, pierwsze takie bardziej prace polowe, że tak powiem. Znaczy polowe, no. Takie bardziej konkretne, nie? Że tak powiem. Dobra, my sobie tutaj wjedziemy na to pole. No to jest pierwsze pole, które będę chciał sobie rozsiać. Może zaczniemy sobie zaraz od tej ino. Tutaj sam wiem, że trochę rozsiewać dużo, ale czemu jak nie mogę załączyć? Czekajcie. A, pałek nie mam. Także tak jak myślałem. I ogólnie też trochę szeroko rozsiewa, ale no lepszy ten chyba niż jeszcze tamten inny, ten szerszy i nowszy. Jak tylko znajdę sobie jakiś lepszy polski, no to i też co mniejszą szerokość roboczą ma, to sobie na pewno go wykorzystamy, no bo ten jednak, no bym powiedział, że wręcz bardzo za szeroko rozsiewa, ale w ogóle szybko wapno ucieka, ja wam powiem. Spodziewałem się tego, że też tak będzie szybko uciekać. No dobra. Sakra. Ma dużą dawkę, widzę ten rozsiewać ustawiony naprawdę. To z racji tej, to chyba będziemy zmuszeni, że rośnie sobie tylko to pole wapnem. I sobie tutaj zasiejemy po prostu pszenicę. Co? Tutaj sobie już wtedy zasiejemy tą pszenicę, bo już nie chce mi się lecieć po wapnu, a potem, a to i tak jest obecnie, gdzie sobie tą pszenicę zasiejemy, nie? Dobra. Także rozsiane już mamy, także mówiłem szybko to poszło, miałem trochę w planach więcej tego rozsiać, ale nie wiedziałem, że to wapno aż tak będzie uciekać szybko. Także ja mam tutaj ino, muszę małe cięcie zrobić, bo jeszcze nasion nie mam. Znaczy mam kupione, ale nie mam wysiewniku, także widzimy się po krótkiej przerwie. Dobra, ja już jestem z powrotem, jak widzicie już sobie przygotowałem zaraz 60, także no, możemy sobie lecieć ze siewami. Od razu mówię, że jeśli by taki trochę nie ogar tutaj był, ten porządek, wszystko tak wiecie. A po prostu tak na szybkiego odcinek nagrywam, bo znowu zbytnio czasu nie mam. A chcę już, żeby ten odcinek na weekend się pojawił, a no więc wiecie. Dobra, także my sobie tu już lecimy właśnie z tymi siewami. Siewy tutaj też powinny szybko dosyć pójść. 15 na godzinę, ja wam powiem, że chyba trochę szybko z tym silnikiem, to jest, ja bym sobie tak dał tak 9-8 na godzinę, myślę, że 9 bardziej to powinno być kites. 15 to jest trochę jednak za szybko, nie? Z tym silnikiem mnie te biegi denerwują w tym farmingu naprawdę. Jak dla mnie było, niby te biegi urealniają tą grę całą,
ale one po prostu są tak kiepsko zrobione te bieki, że to po prostu jest masakra, jak widzicie. Sami też teraz widzicie, jak to wygląda, nie? Ja to zbytnio na manualu nie chcę grać. Wiecie, nie mam też zbytnio skrzyni, bo nie mam też tej skrzyni biegów i wiecie, to nie ma sensu zbytnio na tym grać. Tak by nie będzie wyglądało tak dobrze, jakby od skrzyni biegów. Wiem, że da się na klawiaturze to przypisać, ale wiecie, o co chodzi, nie? Też mam plany właśnie sobie kierownicę kupić, ale w pierwszym miejscu jest na pewno nowy monitor, żeby to wszystko o wiele lepiej wyglądało. Że no, wie to, o co chodzi, nie? W pierwszym miejscu monitor, potem kierownica. Myślę, że monitor i kierownicę też sobie kupimy w przyszłym roku. Raczej powinno dać radę, bo ta kierownica tam też najdroższa nie jest. Wiem, że 1000 to też nie jest mało, bo jakby ja nie chcę sobie kupować tej kierownicy typowo do farminga, tylko chcę sobie tylko taką ogólną kupić kierownicę i sobie panel po prostu sam kupić od tamtej kierownicy do farminga. Używany w dobrym stanie, oczywiście. Także no. Bo jak dla mnie nie ma sensu kupować tej kierownicy, tylko typowo do farminga. Bo bym już wolał taką kierownicę, gdzie sobie wszędzie na niej pogram, w każdą grę przeznaczoną pod kierownicę, nie? Czyli typu Euro Truck, Forza i tego typu sprawy, nie? Nie tam taką, którą wydam kupę siana, a będzie tylko można na niej grać w farminga, nie? Wiem, że ona tam jakoś najdroższa nie jest, bo 800 zł ona kosztuje, ale wiecie, tak mało to też nie jest, nie? Jak po prostu sobie kupię praktyczną i będę mógł sobie w nią wszystko pograć. No. Mamy 7 minut odcinka i będziemy zaraz kończyć. Więc tak pewnie jest 10, jeszcze gdzieś 3 minuty i będzie po siewach. Także w sumie już możecie napisać hashtag, a hashtag to może być siewy pszenicy. O, napiszcie hashtag siewy pszenicy, a cementego otrzymacie ode mnie serduszko, jeśli spełnicie oczywiście dwa warunki, których mówię w każdym odcinku, ale mogę jeszcze przypomnieć, a mianowicie to jest taki, że musicie mieć subskrypcję na moim kanale. Co tu się teraz stało? Że nie chcę jechać. Musicie mieć na moim subskrypcję kanale i na swoim kanale musicie mieć subskrypcję publiczną, żebym ja miał pewność, że aby mnie na pewno subskrybujcie i mógł sobie sprawdzić to, tak żeby wiedział, o co chodzi, nie? Jak dla mnie mega proste i zrozumiałe zasady, nie? Jademy sobie znowu kolejny przejazd, już dużo nie zostało, nie? Ale te biegi tu są uciążliwe, naprawdę, nie? Aż mi się nie chce grać na tych biegach. Jeśli by tylko była możliwość wyłączenia ich, to bym od razu je wyłączył. To jak dla mnie nie ma sensu, te biegi totalnie. To tylko odechciewa czasami grania się w tą grę, te biegi. No. Zrobię sobie tutaj też poprzecznik zaraz. Dużo w sumie nie zostało, nie? Widzę, że mały mijak jest, ale to sobie poprawimy na samym końcu. Jeszcze jakby to był moc zakopywania się, to już w ogóle nie chcę wiedzieć, co tu by się działo. To by była masakra totalna już. Zawsze tego na ten temat nie włączam, bo już to dosyć długo bawi, jak takie małe pole. Tak długo sieje to już. Czy to z jednej strony też dobrze, bo dłuższy odcinek będzie. No, się nudzi po prostu, nie? A tu mówię, przez te biegi głównie mi się nie chce grać w tej chwili.
Może jest jakiś moc, gdzie można to poprawić, te biegi poprawia, ale można je wyłączyć, nie wiem, jeśli taki moc znacie, to możecie go mi podesłać w komentarzu link. Mi się wydaje, że takiego po prostu nie ma, nie? Już dużo teraz nie zostało. Mamy w sumie i tak 10 minut odcinka dopiero. Czy króciutko, no dziś taki będzie krótszy odcinek i na szybkiego. A co mam zrobić? No widzicie teraz, sami widzicie, co się teraz dzieje, nie? W tym momencie. Jak to wygląda. 4 na godzinę. Drugi bieg. O, sakra. Dobra, już nie narzekajmy, bo zawsze mogłoby być gorzej. Tak poza tym, bo to gra jest naprawdę mega spoko. I z każdej serii, z każdej nowej wydanej serii tej gry, no to mi się daje, że jest coraz lepsza gra. Ale też w sumie o to w tym wszystkim chodzi, nie? Żeby się rozwijać jak najdalej. Także co, mordeczki, ja wam za dzisiaj dziękuję, to by było na tyle w tym odcinku i co, do następnego, trzymajcie się, cześć, który może będzie w poniedziałek odcinek, a może nie, zobaczę jak się wyrobię, także trzymajcie się, cześć, pa!